komputery. Coś, co często umyka naszej uwadze. Sprzęt, który zazwyczaj dostajemy wraz z podpisaniem umowy na internet. I tutaj ludzie dzielą się na dwie kategorie. Tych, którzy uważają, że sprzęt dostarczony przez usługodawcę jest wystarczający. I tych, którzy od razu podłączają jakiś inny router. Więc dzisiaj dla Was sprawdzę, kiedy warto zmienić router. Cześć, siemanko moi drodzy, z tej strony Radyjko, witajcie na kanale Morele TV. Jako, że sam niedawno się przeprowadzałem, miałem okazję na nowo doświadczyć obcowania ze stokowymi, tymi domyślnymi routerami dostarczanymi wraz z umową. Uznałem też to za bardzo fajny benchmark dla prostego testu. Jak dobre są te routery? Gdzie można je umieścić pomiędzy tymi sklepowymi produktami? Ile trzeba było wydać, żeby osiągnąć lepsze transfery i zasięgi? Więc kiedy warto kupić ten router? Tak więc, moi drodzy, w dzisiejszym teście wystąpi ZTE H298QHG, dostarczony mi wraz z umową, oraz przykładowe routery za mniej niż 200 zł, w tej roli Mercusys MR1800X, sprzęt za 300 zł, Tenda RX9 Pro i za 500 plusa router od TP-Linka Archer AX73. Linki do wszystkiego oczywiście znajdziecie w opisie tego filmu. I uprzedzając głupie pytania, oczywiście w testach sprawdzałem realne możliwości transferu w sieci lokalnej, a nie to, ile internetu do Was przychodzi. Więc moi drodzy, w dzisiejszym materiale zaczynamy od scenariusza z prawdziwego życia. Przychodzi monter, podłącza wszystko i już dostajecie pod swoje skrzydła możliwości korzystania z internetu. Hasło? No oczywiście domyślne, na routerze jest. Zmieńcie to. Każdy, kto używa dzisiaj hasła, które jest domyślnym hasłem sprzętowym tego routera, powinien je zmienić jak najszybciej. No ale podłączamy, logujemy się i jedziemy. Router od ZTE jest zgodny z Wi-Fi 5 i w praktyce komunikuje się z przepustowością nie większą niż 866 megabitów na sekundę. Patrząc zaś na stronę konfiguracji, mamy tutaj, no nie będę ukrywał, najbiedniejszy zestaw ustawień, jakimi możemy zarządzać. O tym trochę później, ale szału zdecydowanie nie ma. A router sam w sobie jest całkiem zgrabny, jednak to, co zwróciło moją uwagę, to to, że nie ma tam żadnych widocznych anten. No ale przecież nie będziemy rozmawiali o jego estetyce. Przejdźmy więc do rzeczy. Cztery lokalizacje testowe w różnych częściach domu. Jak poradził sobie router od dostawcy? Patrząc na same wyniki zasięgu, to siedząc obok niego było ok. I zaznaczam ok, bo wynik zaszumienia rzędu minus 41 jest poniżej poziomu dobry. Znacznie gorsze zaś wyniki są już po przekroczeniu dwóch ścian działowych. A dokładając do tego jeszcze zbrojony strop, to zrobiło się bardzo nieciekawie. Oczywiście zasięg ten miał też swoje odzwierciedlenie w transferach. I do nich teraz przechodząc. W bezpośrednim sąsiedztwie routera byłem w stanie osiągnąć jedynie 75 MB na sekundę. Dla wielu będzie to jak najbardziej świetny wynik i no, oczywiście zadowalający poziom. Jednak, jak się zaraz przekonacie, nie potrzeba wcale wiele, żeby te transfery wzrosły. I to znacznie wzrosły. Pamiętajcie też, że tutaj wciąż mówimy o siedzeniu obok routera. Jak się od niego odsuniemy, to połączenie się ledwo utrzymuje, a transfer spada do poziomu podłogi, nie mogąc przebić 3 MB na sekundę. Spadki pojawiają się już za każdą jedną przeszkodą na drodze. Jednak zostawmy na chwileczkę te wyniki. Wiecie, to jest nasza podstawa, to jest benchmark, do którego będziemy wracać. Zostawmy je na chwilę i przejdźmy dalej. Weźmy najtańszy z tego zestawienia, router od Mercusysa, za mniej niż 200 zł. I co tutaj mamy? Ano chociażby to, że przeskakujemy już z Wi-Fi 5 na Wi-Fi 6. Wiecie, to tak na początek. Dalej jest jeszcze lepiej. Patrząc na poziomy zaszumienia, w najbliższej lokalizacji spadło niemal o połowę. I spoiler alert, jest to najlepszy wynik z dzisiejszego zestawienia. Poprawa jest odczuwalna natychmiast. Siedząc obok routera skaczemy z prędkości 75 do 103 MB na sekundę. A to, na co też powinniście zwrócić uwagę, to transfer osiągany w najtrudniejszym pomieszczeniu. Tam dalej, wiecie, kilka ścian, zbrojony strop. Tam, gdzie stokowy router nie dawał w zasadzie rady, mieliśmy nieco ponad 2 MB na sekundę, to teraz niebezpiecznie zbliżamy się do 20 MB na sekundę. A to jest prędkość, która w zasadzie wystarczy do zaspokojenia wszystkich salonowych potrzeb w postaci oglądania filmów czy przeglądania neta. Dodatkowo wracając do panelu zarządzania ustawieniami routera. Tutaj dostajemy też całkiem nieźle działającą kontrolę rodzicielską i podstawowe narzędzia do sterowania przepustowością w sieci lokalnej. No dobra, ten za niecałe 200 zł był niezły, ale co będzie dalej? Co jeśli zdecydujecie się wymienić router na jeszcze droższy? No nie szukając dalej, w pierwszej chwili, gdy spojrzycie na wyniki Tendy, która kosztuje nieco ponad 300 zł, to możecie poczuć, że coś tu jest nie tak. Bo na blisko okazuje się, że ok, jest jakiś progres, troszeczkę lepsze te transfery, ale w tych bardziej oddalonych miejscach to ten tani radził sobie znacznie lepiej. No, jeśli tak pomyślicie, to będziecie mieli rację. Jeśli patrzymy tylko na zasięgi i transfery dla pojedynczego użytkownika,
mamy tutaj gorsze wyniki. Jednak warto zaznaczyć jedną bardzo dużą różnicę. Ten router, moi drodzy, obsługuje już MU MIMO 4x4. Dzięki czemu w przypadku intensywnego korzystania z routera przez kilku różnych użytkowników nie doznacie już tak znaczących spadków transferu i skoków pingu. Sam router również odczuwalnie szybciej przełącza pakiety, a to zaś przekłada się na szybszy transfer, zwłaszcza tych małych plików i niższe pingi, o czym powiedziałem przed chwileczką. Obsługa zaś z poziomu panelu administracyjnego jest prosta, czytelna i zrozumiała, więc bez żadnego problemu poradzicie sobie z konfiguracją tego urządzenia we własnym domu. Pozostaje nam tylko opcja z 500+. Testowany do tego filmu router od TP-Linka też ma swoje ograniczenia, a w przypadku tych testów za ograniczeniami stał kabel sieciowy. Praktycznie w całym domu, poza tymi dwoma najbardziej wymagającymi miejscami, przepustowość kopiowania plików z peceta podpiętego kablem do laptopa albo z lapka połączonego do Wi-Fi była taka sama. Ograniczyły mnie te gigabitowe porty, które po prostu nie są w stanie przerobić większych prędkości. Przechodzimy więc na znacznie wyższe transfery już w całym domu. A w tym najgorszym miejscu, gdzie w zasadzie ledwo dało się korzystać z internetu w przypadku stokowego routera, mamy już naprawdę bardzo dobre wyniki. Pośród testowanych urządzeń był to również najszybszy router w kwestii obsługi ruchu. Tak jak ten wcześniejszy, tutaj mamy MU MIMO 4x4. I do tego na szczycie tego wychwalania mamy najbardziej rozbudowane funkcje QoS i kontroli rodzicielskiej. Więc patrząc na to wszystko razem, tak na dobrą sprawę, nie wiem, czego taki przeciętny Kowalski mógłby więcej wymagać od routera. Taką wisienką na torcie niech będzie fakt, że dostajemy tutaj port USB, więc możemy bez żadnego problemu podłączyć do niego sobie na przykład pendrive'a albo dysk zewnętrzny, mapując w ten sposób nasze urządzenie jako dysk sieciowy i mieć swojego prywatnego Google Drive'a. Z mojej strony wymienić również muszę to, że wszystkie testowane te sklepowe, kupne routery mogą być obsługiwane poprzez dedykowane aplikacje, więc w zasadzie kontrolę nad domową siecią możecie mieć przez cały czas. Wiecie, powiadomienie o nowych urządzeniach, czy szybkie zarządzanie ruchem, albo błyskawiczne utworzenie sieci dla gości. Podsumowując więc, moi drodzy, ten materiał. Kiedy warto kupić router? Ano w mieszkaniach większych niż dwa pokoje. No dobra, nie chcę Wam mówić, że zawsze, ale jak jeszcze raz popatrzycie na wyniki testów, to sami w zasadzie dojdziecie do wniosku, że w każdej jednej sytuacji, gdzie nie siedzicie blisko routera, to spadki transferu i wydajności urządzenia dostarczonego domyślnie z naszą umową na świadczenie usług sieciowych są bardzo zauważalne. Dlatego też, tak jak powiedziałem wcześniej, jeśli chcecie cieszyć się transferem i zasięgiem Wi-Fi w miejscach znacznie oddalonych od routera, warto jest sięgnąć po lepsze urządzenie. I nie, nie trzeba tutaj zaraz od razu wydawać fortuny. Jak widzieliście sami, nawet sprzęt za mniej niż 200 zł był w stanie zrobić ogromną różnicę. Dodatkowo na koniec jeszcze jedna sprawa. Jeśli chcielibyście poprawić swój zasięg Wi-Fi, to już niedługo pojawi się na Morele film dotyczący wszystkich zasięgopolepszaczy. Repeatery, access pointy, mesh. Zacznijmy od takiego prostego materiału wprowadzającego w temat, a później wrzucę wielkie testy każdej z tych trzech podkategorii. Wiecie, wielki test repeaterów, wielki test access pointów, wielki test sieci mesh. Szykujcie się na to i koniecznie zostawcie subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie robicie. A tymczasem na dzisiaj ode mnie to tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to koniecznie łapeczka w górę i do zobaczenia w następnym filmie. Na razie i cześć.